Cześć, witajcie, z tej strony GiladHiz. Zapraszam was bardzo serdecznie, moi kochani, na kolejny odcinek z gry Roblox. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, który będziemy grać sobie w Goal Simulator. Czyli będziemy bijać gole, będziemy lecieć tutaj, tłuc i zobaczymy. O, proszę bardzo, czy ja mogę? Halo? Halo, chciałbym... O, nie no, rekord! I drugi raz. Siu... Proszę bardzo, no prawdziwy rekordzista, prawdziwy rekordzista. Dobra, mamy 53. Ile to jest moje? Nie jestem pewien, czy to jest moje. Zaraz zobaczymy, zobaczmy wszystko. Czy to jest 53, czy to jest moje 53? Tak, to jest moje, dobra, mam 79. Na razie jestem słaby, jesteśmy słabi. Ale damy sobie radę i oczywiście będziemy starali się zostać najlepszą osobą. Chociaż tutaj może być dosyć ciężko. Co dostaliśmy? You got nothing? Jak to nic nie... To jest, jak dla mnie to jest ewidentnie plus 500, nie to nothing. A mogło, a było blisko sekretu, no nieważne. Dzienna skrzynka, jedna wygrana. Wow, naprawdę wow. Dostałem praktycznie nic, co jest dosyć słabe, biorąc pod uwagę. Możemy też kupować wygrane, możemy też kupić wygrane razy dwa. Bardzo chętnie poproszę wygrane razy dwa, to będzie bardzo dobra opcja, ponieważ będzie to pewnie główna waluta, więc bardzo chętnie. Autoklik to nie jest potrzebny, jakieś potrójne otwieranie, pff, komu to potrzebne, bez żadnego problemu. Winy razy dwa, poprosimy to, będziemy to kupować i będziemy cisnąć też w innych rzeczach, myślę, że będzie tutaj dosyć ważne to wszystko. Na razie kupię, ale nie użyję. Szczęście też na razie mi niepotrzebne. Dobrze, więc tak, mamy winy. Możemy też kupować, widzę tutaj, aha, za 5025, tu są jakieś takie najsłabsze, za 25 pierwszy pet. Insufficient currency, jak, mam je... A dlaczego? Aha, bo są pucharki, a tam są gwiazdki, czyli winy, a gwiazdki to jest zupełnie coś innego. Okej, okay. Co to są ekskluzywy? Dobra, rozumiem. A tutaj mamy co? Crafting machine, czyli możemy ulepszyć nasze pety. Dobrze, w takim razie tu jest jeszcze space. Autokliki też możemy zrobić, które moglibyśmy sobie włączyć, jeśli byśmy chcieli. Tylko teraz tak, piłki. Mamy... Nie mamy żadnej piłki. Okej, okay. To też ciekawe. Win spec, trade, invite, birth, shop. Dobrze, czyli mam rozumieć, że muszę po prostu kopać piłkę? No bo tak realnie potrzebuję nie tych wygranych, tylko potrzebuję gwiazdek. Pytanie, skąd mam wziąć gwiazdki? A tu są piłki też. Aha, no dobra, zobaczmy. Na razie to schowajmy i zobaczmy, jak tutaj nam wszystko to pójdzie. Czy od klikania będzie dobrze? Na razie mam 0. Czyli czy, a może ja dostanę... Klikaj. A, teraz klikam. Dobra, jest moja energia jakaś. Dobrze, zbiera mi się energia. Mam tam chyba też rebirtha pierwszego, tak mam wrażenie, że mam to rozumieć. Moja prędkość jest mała, więc nie zrobię tu zbyt wiele. Może rozpęd będzie lepszy, ale po wskoczyłem... Wskoczę na setkę. Dobra, jest dobrze. Teraz tak, mam kliknąć. Strzał! No, teraz piłka poleciała. Aha! Za trafienie do środka trafię je, dostanę jeden. O! Chwila, czy ja mogę po prostu kopać w górę? O! Mogę gdzieś w kosmos? Czy to się stanie? Nie, czyli tak, czyli to jest dzięki mojej prędkości. I teraz jestem w stanie kopać więcej i dalej dzięki temu? Tak! Czyli za każdym razem, kiedy kopnę, zdobywam doświadczenie, dzięki czemu widzicie, mamy 900 pucharków, jestem w stanie dostać 25 tych. Aha, i mam, przez to, że mam razy 2, to dostaję 2 i 4. Dobra, a czy jeśli użyję ze sklepu tego ulepszenia, które tu mamy, za to użyjemy, to czy będzie razy 4? Proszę bardzo. 4 i 8, tak jest! Wszystko się zgadza. Dobra, to od razu ulepszmy sobie na tą... Nie pamiętam, za ile było kolejne. Wydaje mi się, że za 125. O! Prawie do 5 doleciało. No, 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 powiem... Jest, dostaliśmy! Jeszcze jedno kopnięcie i jesteśmy. Dobra, jesteśmy w domu. Proszę bardzo, żaden problem dla mnie. Kurde, prędkości nie mam, ale winy są niezłe. Dobra, otwieramy to podstawowe. Boże, otworzyłem to podstawowe, nie chciałem tego podstawowego. Epickiego grzyba dostałem. Ej, to jest szok za 10% szansy. Dobra, piłki. Aha, to są po prostu nasze piłki. Plus 50 energii, niech będzie. Aha, i możemy mieć jedną tylko założoną na raz. To jest dosyć słabe, muszę przyznać. 125, nie stać mi jeszcze. Ale możemy też otworzyć sobie jakąś za Robuxy, ponieważ wy uwielbiacie, kiedy kupuję jakieś za Robuxy, więc ja bardzo chętnie jakieś sobie tutaj za Robuxy kupię. 250 Robuxików to nie jest zbyt dużo, ale jest w stanie nam pewnie przyspieszyć progres. Rzadka kryształowa kula za 20%. Dobrze, ta ona... 7000, okej. Okay. I od razu jestem trzeci na serwerze. Zobaczmy, ile jesteśmy w stanie kopnąć teraz. Siu! No, o, akurat się skończyło. Na
Nie wiem, co się stało, ale bardzo dużo poszło. 1800, tu mamy za 600, tu mamy za 5000, dobra. Kupmy, kupujmy za każdym razem skrzynkę, bo to nie jest jakiś większy problem. O, jakaś magma, to jakaś najbardziej podstawowa, tak jest. Ona daje nam 600, czyli już nieźle, bo któraś pewnie będzie lepsza. Ta na przykład już będzie pewnie dawała lepsze. Teraz tak, tam są podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o Riberf. Aha, tu są w ogóle nasze odległości. Riberf jest za ile? Za 5000 winów, warto zaznaczyć, 5000 winów. Możemy to kupić. W ogóle śmieszne jest to, że mamy, moglibyśmy zrobić tego restarta, bo tak naprawdę nasz pet nam się nie zepsuje. Aha, ja mógłbym teraz klikać jeszcze cały czas, jakbym chciał. Okej, okay, jest jakiś tego sens. Nie wiem, czy jest też opcja przejścia na inną planszę. To nie, to jest chyba jedyna plansza w chwili obecnej. A tu co jest jeszcze właśnie z ekskluzywnych? Soldier Ball. Ciężko stwierdzić, ile to daje. Możemy też kupić komputer legendarny, ale to już jest kolejna kwestia. Gemy i szczęście. No szczęścia, w sumie to szczęście też sobie weźmy. Szczęście też będzie bardzo przydatne. Za 49 roboksików. Jak najbardziej. Luck boost. Czy raczej lucky boost. Dobra, niech będzie i poproszę kopanie. I siup. O, teraz mało strasznie byłem w stanie kopnąć. Dobra, teraz było zdecydowanie więcej w stanie. Wydaje mi się, że to może kwestia tego, gdzie ja klikam. Może ja powinienem rzeczywiście klikać jakoś tu. O, za 50. No. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, gdzie ja klikam. Że też muszę klikać w dobre miejsce, a nie tylko na zasadzie takiej, że se kopnę. O, proszę bardzo, jest 200. Możemy lecieć po to za 5000, bo myślę, że uzbieramy w miarę szybko. Za 400 nawet wpadło, szczerze mówiąc, to jest totalnie kozacko. Zaraz mamy kolejny, nasz high score to jest 7000. Aha, dobra, czyli jest też pokazane. Dobra, mamy 5000 winów, moglibyśmy już zrobić restart, ale nie chcemy tego jeszcze robić. Najpierw chcemy pójść, chcemy otworzyć sobie tutaj skrzynkę za 5000 i zobaczyć. Uncommon, myślę, że nie będzie lepsza, jeśli jest uncommon. 2000 nam tylko daje, no tak. Możemy też ją usunąć. Może usunie najpierw coś innego, zobaczmy, czy to jest w stanie nam cokolwiek zwrócić. Nie zwraca nic, więc dobrze. Już wiem, o co chodzi, tylko teraz tak, co daje nam Rebirth? Wygrane razy 2 nam daje, czyli tak jak mamy teraz bonus, to powinniśmy dostawać wygrane razy 4, czyli tak naprawdę razy 8? Czy ja źle już liczę w tym momencie? Patrzę z tej perspektywy, że jakby my mamy jeszcze to nasze ulepszenie, dość, że mamy kupionego tego Game Passa, że mamy razy 2. To jeszcze mamy te winy razy 2, co prawda. A, jest jeszcze 16 minut, dobra. Chcemy już zrobić Rebirtha. Dobra, jest Rebirth. Mamy oczywiście tego samego peta, przynajmniej po... Dobra, mamy tego samego peta. Tamte się usunęły? Czyli... O to im chodziło, że ekskluzywne pety tutaj się nie usuwają. Ma ktoś jeszcze Rebirtha? Jeszcze jedna osoba ma Rebirtha na serwerze, a jestem już pierwszy. Okej, niech będzie. Spróbujemy teraz uzbierać na peta za 25 tysięcy, bo Rebirth jest za 10. To w sumie może nawet nie będziemy musieli, tylko będziemy mogli zrobić w ten sposób. Też nie wiem, czy możemy mieć w ogóle więcej tych petów. Storage, VIP, super luck. No nie, możemy mieć dalej jednego. A, możemy jeszcze klikać dopiero w tym momencie. Tego nie kliknę, tego nie zrobię. Tu jest jeszcze sklep, chciałem to zobaczyć. Co jest w tym? Aha, to jest ten sam sklep. A tu za gemy możemy kupić przyciski. Jak mam rozumieć przyciski? Buttons, wygrane, więcej wygranych. Dobra, poproszę więcej wygranych w takim razie. Nie jestem pewien, czy to będzie robiło kolejny mnożnik, czy jak to będzie wyglądało, ale zobaczmy. Dobra, kopiemy piłę. Boom. Lecimy, dobra, jest... No, nie jest za dużo, szczerze mówiąc. Nie wpadło nam jakoś wybitnie dużo. Za każdym razem chyba leci po prostu szybciej. Nie wiem, jaki jest wskaźnik tego, jak mam liczyć, za co dostaję więcej, za co dostaję mniej. I dostaję nierówne wartości. Dostaję 440, jakby 10% mi podniosło. Tak mi się przynajmniej wydaje, że o 10% mi było w stanie podnieść. Dobrze, lecimy. Cyk, kolejne. 10, proszę bardzo. Zaraz wbijemy sobie 10 tysięcy, zrobimy sobie kolejnego Rebirtha. Będziemy mieli kolejne razy ile tym razem? Realnie? Razy... Kolejne razy 2. Przynajmniej tak mówi mi o tym gra. Zobaczymy. Dobra, jest kolejny Rebirth. Robimy Rebirth. I kopiemy piłę, proszę bardzo. Aha, nie założyłem peta. Zastanawiałem się, o co chodzi. Jest, dobra, lecimy z tym wszystkim. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Kolejne te mnożniki już się psują, bo ja mam razy 2. Jeszcze z tamtego, ile potrzebujemy na kolejny? 15 tysięcy winów, to nie jest chyba żaden problem. Psuje się właśnie to, bo mamy razy 2. Mamy z czasu, jakby czasowe to w lewym dolnym rogu mamy kolejne razy 2. Dzięki czemu teraz Rebirthom 2 mamy kolejne razy 4, powiedzmy. No jest to co najmniej dziwne.
Dobrze, jest 11 tysięcy, jeszcze jeden, maksymalnie dwa kopniaki. Ale ktoś dalej kopie dalej ode mnie. A bo on ma 10 tysięcy speeda, dobra, wszystko rozumiem. Dobra, i robimy kolejnego rebirtha. I mamy trzeci rebirth, bardzo spoko. Ktoś ma 267 tysięcy rebirthów. To jest chyba żart ze mnie w tym momencie. Ma tylko 10 tysięcy speeda, a ma 267 tysięcy rebirthów. To jest chyba twórca gry. Nie sądzę, że ktoś siedział i tyle tu klikał. 1 bilion highscore. A ta nagle ma 1 milion. Dobra, to jest co najmniej dziwne, chyba że on ściąga pety w jakiś dziwny sposób. To jest podejrzane. To jest ewidentnie podejrzane. Dobra, więcej już za dużo nie naklikam. Jestem w stanie przelecieć tylko w ten sposób. Teraz musimy sobie zaraz klikać. Mamy 12 tysięcy. A, mamy jeszcze te gemy, bo możemy tutaj trochę ulepszyć dzięki temu. Dwa mamy tylko przyciski. Zobaczmy, co robią przyciski. Teraz rebirth jest 20 tysięcy. Jak ulepszę... przyciski do rebirthów, czyli możemy naraz uzbierać 40 tysięcy winów i dostaniemy od razu dwa rebirthy. To jest spoczko, myślę. I za 10 rebirthów przejście jest tutaj. Dlatego w ten sposób to działa. Aha! Wszystko jasne! Dobra. Dobra, ludzie mają w milionach rebirthy. On ma tam 200 tysięcy. Naprawdę po tym rebirthy idą aż tak szybko? No dobra, może ja nie jestem w stanie aż tak ogarnąć. W sensie, wiadomo, to się wszystko skaluje, bo za każdym razem dostajemy raz, dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa. Teraz w ogóle dostajemy po 10 tych punktów cały czas. Dobra, i lecimy z tą piłą. Pyk. Proszę bardzo, przebijamy się przez wszystkie strefy. Cyk, zbieramy 25 tysięcy. Ale dziwne by to było, jeśli pety by się usuwały realnie, no bo jaki byłby tego większy sens w chwili obecnej? Myślę, że nie byłoby tu większego sensu. On to tam jest w stanie na miliony pewnie wyrzucać te. Ja mam ile winów? On ma 400 bilionów winów. Więc no, właśnie wydał z 300 bilionów, więc to jest zupełnie inny poziom, zupełnie inny poziom. Ale jestem drugi, jestem zadowolony, jak jestem drugi. Dobrze, mamy już, bo mamy 30 tysięcy, otwórzmy najlepszą skrzynkę. Wiadomo, że przejść dalej, musielibyśmy robić kolejne rzeczy. Special crate, nie to, potrzebujemy tej skrzyneczki. I dostaniemy może coś minimalnie lepszego, no nie, jestem głupolem przecież. Ja miałem w sklepie do aktywacji tutaj to szczęście, use, dobra. Uzbierajmy jeszcze trochę. Jeszcze trochę uzbierajmy. Ten pet i tak chyba nie był lepszy, był za 5 tysięcy. No, jeśli by trafił się lepszy, to zdecydowanie. Trafmy jeszcze. Mamy jeszcze minutę. To jest dobry wynik cały czas. Szczególnie, że cały czas dokopujemy coraz dalej, patrząc na to. 32 tysiące, tam chyba tysiaka nawet dostałem w tym momencie naraz. 4400 dostałem, więc zdecydowanie więcej. 50 tysięcy, otworzymy dwie skrzynki i zobaczymy, jak z tymi petami. Bo jeśli pety się usuwają, no to będzie zdecydowanie ciężej to wbić wszystko. W sensie każdemu byłoby zdecydowanie ciężej. Otwieramy dwa. Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwszy będzie znowu common. Kolejny będzie... Uwaga! Dobra, jest rzadki, niech będzie. 13% i ten daje nam 8 tysięcy. Możemy go wyekwipować, czyli no minimalnie już nam polepsza to wszystko. Chciałbym jeszcze trafić kilka. Aha, czyli po prostu... Teraz nie kopię piłką, tylko stricte kopię tym. Jak on się nazywa? Co do łodzi się montuje. Boże, nie pamiętam. No wiecie, o co chodzi na pewno. Anchor. Do wody się tam dokopałem, widzę też. Chciałbym otworzyć więcej, może jeszcze raz kopnę. Kopniesz jeszcze raz? Nie kopniesz jeszcze raz. Trudno, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wystarczyło nam, czyli otworzymy jeszcze dwa. Chcę otworzyć więcej petów, bo chcę spróbować je połączyć. Mamy slime ball znowu. Może mogą być same slime ball. Jestem ciekaw, jaki jest mnożnik, jak duży jest tego. A właśnie, ile potrzebujemy tych petów jeszcze, to jest pytanie. Golden. 40% szansy, że się zrobi. No dobra, każdy daje 5000. Nie udało się. Możemy też to spróbować zrobić. To daje 6 tysięcy. Też failed. Dobra, to na razie nie jest ważne. Musimy na razie nazbierać troszeczkę więcej. Minimalnie więcej, żeby móc coś tutaj zrobić. Insufficient currency. Aha, potrzebujemy więcej tego. A i powinienem teraz... A czemu teraz dostajemy po 7? Wcześniej dostawaliśmy możliwość po 10 do klikania. Dziwne, no dobra. Nie jestem w stanie stwierdzić, ale idziemy zarobić jeszcze na dodatkowe te. Myślę, że jak będziemy mieli 80% na to, co tego, czego obecnie używam. To jest kotwica, kotwica, dokładnie, na kotwicę, Jezus. Cały czas brakowało mi słowa kotwica. 880, jeszcze kolejne za 4400, jak kopniemy, będzie w ogóle super. Gdzieś tam do tej wody całej, jak się dokopiemy. Dobra, poleciało kolejne, jest nieźle. Nie wiem, od czego to zależy, raz polecimy trochę bliżej, raz polecimy trochę dalej, chyba że ja źle klikam. Chyba że ja muszę jakoś kliknąć w dobrym momencie, kiedy on kopie?
ciężko mi stwierdzić. Nie no, to leci ewidentnie samo. Jak kopnę tu gdzieś niżej, to poleci też niżej. Nie, nie poleci aż tak niżej. To od czego? To zależy, po prostu klikam. I tyle. Dobra, z jakiegoś dziwnego powodu to ma swoje dziwne podejście. Gra ma jakieś swoje tutaj wyimaginowane rzeczy. Nie będę w to wnikał. Po prostu ciężko się domyślić, o co chodzi. Ciężko się naprawdę domyślić. Potrzebuję ze 100 tysięcy, myślę, przynajmniej, żeby móc to zrobić. Więc muszę uzbierać to. Po 4400 dostaję tą ostatnią, więc to też nie jest jakiś zły wynik strasznie. Ale nie jest to też najlepszy wynik, który mógłby tu być. Dobra, jeszcze raz i jest. Dobra, idziemy zobaczyć, czy jestem w stanie dostać lepszą, czy jestem w stanie dostać jeszcze dwie kotwice. 13%, może trafi się coś nawet lepsze. Jest kotwica, bardzo dobrze. Jak są trzy kotwice, to już jest 60% szans. Jeśli byłoby 80% szans i by się nie udało, powiem wam, że byłoby słabo, naprawdę. Wood ball, kolejne, to jest chyba ostatnie, czy przedostatnie, które otworzę? To jest ostatnie, które otworzę, energy ball. Mam tylko 3, więc potrzebuję jeszcze. Ewidentnie potrzebuję jeszcze. Lecimy z tym. Właśnie to kopanie, kurde. Jakbym był w stanie dolecić do kolejnej bramki, to kolejna bramka dałaby mi już zdecydowanie więcej. Ale te 8 tysięcy, które mam, to brakuje mi. Tam widzę w dystansie, że tam jest to miejsce, do którego ja chcę się dokopać. No i mamy 43. Więc jesteśmy w stanie otworzyć tylko jedną i ewentualnie spróbować ulepszyć, bo wiadomo, jeśli bym się teraz trafił jak kotwica, to bym poszedł i zrobił. Niestety trafił się slime ball. Mamy dwa takie, jeden taki. To nie jest zbyt dużo realnie. W ogóle tu są jeszcze... Aha, bo to są do usuwania tylko. To nie, to mnie nie interesuje specjalnie. I nagle... Aha, mam mniej speeda? Aha, bo mi zdjęło moją kotwicę? Tak mam to rozumieć, że po prostu zdjęło mi moją kotwicę? No dobra, niech będzie. Możemy teraz klikać. Teraz po 11 znowuż klikamy. Niech będzie. Klikajmy. Tutaj high score są totalnie szalone. A, i mogę wejść, ale jak będę miał 10 rebirthów. Myślę, że nie będę próbował robić na razie 10 rebirthów. Przynajmniej na razie. Ale zobaczymy. Jeszcze kliki przez 4 sekundy. No, jestem w stanie na 9000 wszedłem, więc może to wodne będę w stanie tu zrobić coś. Puf, lecimy. Dobra, do jakiegoś, do piaszczystej plaży byłem w stanie dokopać się. Dobra, znowu do piaszczystej plaży. Nie wiem, czy powinienem tu klikać cały czas, żeby to było w stanie jeszcze dalej polecieć, czy to po prostu samo z siebie poleci dalej. Naprawdę ciężko mi stwierdzić. 28, cały czas na tej niebieskiej. Ja nie wiem, ciężko mi się operuje, czy mam rzeczywiście klikać w jakieś konkretne miejsce, czy to jest po prostu kliknij. Może powinienem się odwrócić i mieć większe szanse, o. Jest już do wody, dolatuje już do wody, więc jest nieźle. Kolejne 100 tysięcy powinno nam wystarczyć. Myślę, że kolejne 100 tysięcy powinno nam wystarczyć na spokojnie i będziemy w stanie zrobić tu bardzo, bardzo, bardzo dużo tak naprawdę. Więc uzbierajmy. Zostało ostatnie 15. Myślę, że jeszcze 4, 5 kopnięć, nawet 4. Patrząc na to, w jakim tempie obecnie to idzie, to jakoś 4. Może nawet 3. Uwaga, to jest trzeci. I... brakło minimalnie. Minimalnie brakło. Ale dobrze, mamy 106 tysięcy. Zobaczmy w takim razie, czy możemy zrobić tego rebirtha całego. To jest dużo testowania. Ja wiem, że wy potem często też gracie w te gry, w które ja sobie gram. Więc to jest testowanie specjalnie dla was. Ponieważ jeśli usuwają się pety, a my siedzimy na przykład, no uzbieramy sobie na takiego złotego i on się usunie, no to jednak słabiutko, nie? O, jajko legendarne. 10 tysięcy. No to ekwipuję w takim razie. Poproszę serdecznie. Już mamy 11 tysięcy. Aj! Oczko epickie za 9 tysięcy. Dobra, dalej nie mamy, bo nie chcę robić na trzech. Wydaje mi się, że to będzie słabe, szczerze mówiąc. O! Przeleciało jajo! Jajo przeleciało wodę już. I zrobiło 8 tysięcy. Fajnie. Więc dokopiemy, myślę, do końca. Myślę, że uzbieramy kolejne 100 tysięcy, bo to nie będzie już jakiś większy problem. Tamta osoba wyszła z serwera, więc oficjalnie jestem pierwszy na serwerze. Patrząc z tej perspektywy. Jeszcze jedno kopnięcie, myślę, że wystarczy. Może nawet będziemy w stanie jeszcze uzbierać. To kopnięcie i lot trwają tam 3-4 sekundy. No, kopnij jeszcze, kopnij. A, już nie byłem w stanie. 123 tysiące, czyli prawie 5 jajek już w tym momencie. Niby tu się niewiele zmieni, ale powiem wam, że te wartości tam o 1000 bardzo dużo robią. Bardzo dużo robią. Jest slime ball. Kolejna tutaj. Kolejne slime ball. Niech będzie. Jeszcze dwa. Niech będzie chociaż jedna kotwica. Jest kotwica, dobrze. Tylko żeby się teraz kotwica nie zepsuła. I to jest ostatnie, mi się wydaje.
I znowu kotwica, dobra, mamy 100% szans na kotwicę. Więc teraz tak, ona daje 8000. Wrzucamy, mamy 100% szans na kotwicę. Zużywamy 250 waluty. Z 8000 robi się nam nagle 16000, czyli podwójnie praktycznie. Moglibyśmy też oko wrzucić, z ciekawości. Nie udało się, niestety. Możemy też wrzucić jajko, pytanie czy jajko, bo jajko jest na zielonym, czy ono się będzie psuło. To już jest bardzo dużo, szczerze mówiąc, do zmiany. Też jakbym chciał, to mógłbym te Energy Ball, a nie, bo to jest Energy Ball, 60%. Failed. O, to powiem wam, że ciężko. Failed. O, czyli opłaca się więcej zebrać. Wszystko się zepsuło totalnie. Dobrze, w takim razie, ja obecnie przeszedłem sobie na 16 tysięcy. Zobaczmy, jak teraz jestem w stanie przekopać się. Od razu na czerwone, bardzo ładnie. Teraz powinno być chyba i żółte, tak jest. Po żółtym mamy wodę. Tak i... Nie, jeszcze zielone, przepraszam, jeszcze zielone. Dobra, i teraz powinno być woda. Może woda teraz. Dobra, była woda, wskoczyła woda. To teraz możemy nawet za wodę się dokopać powoli. Bo to się tak jakby odblokowuje z czasem, powiem wam. To się tak jakby z czasem blokuje. Czym więcej kopnięć się zrobi, tym lepiej jest w stanie polecieć. Jeszcze kawałek za tą wodę. Jeszcze nie, cały czas dalej. A już mam 16 tysięcy. No, dalej nie chcę, ewidentnie nie chcę. No trudno. Także, mamy obecnie w ten sposób. Ta na pewno nam zostanie. Co jest ciekawe, jestem ciekaw, czy możemy zrobić lock i możemy zrobić lock. I czy jeśli zablokujemy i zrobimy teraz rebirtha, to czy gra nam zostawi te pety? Nie! Czyli wszystkie pety też nam resetuje. Czyli mimo, że tyle możemy siedzieć i spędzać tu czasu na tym wszystkim, to gra i tak zresetuje nam cały progres. Więc możemy teraz siedzieć i na przykład otwierać sobie kolejne pety, wiadomo, i je ulepszać, na przykład na złote i tak dalej, ale możemy też skupić się stricte na robieniu punktów, czyli na przykład tak jak teraz, siedzimy, tłuczemy sobie punkty, znowu zbieramy w tym przypadku ile? 60 tysięcy na przykład, żeby zrobić kolejne dwa rebirthy i tak tłuczemy wszystkie możliwe rebirthy aż do zrobienia, jak to się nazywa, aż do zrobienia... tego pola, w ogóle nie wiem czemu on jest cały czas pierwszy, chyba że był na serwerze jeszcze jak tutaj kopaliśmy, nieważne. I teraz moglibyśmy zrobić kolejnego rebirtha, mieć 6 i moglibyśmy znowu zresetować, pyk, i teraz mamy 6 rebirthów. I wiadomo, mamy kolejne bonusy, jeśli chodzi o winy, znowu dostajemy o wiele więcej ich, ale nie jesteśmy w stanie kopać aż tak szybko. Mamy co prawda tą podstawową piłkę, którą mamy w chwili obecnej. Moglibyśmy też właśnie pootwierać jakieś tutaj te podstojeka, ale myślę, że to nie ma większego sensu. W sensie, może później to się jakoś bardziej opłaca, ale w tym momencie chyba niespecjalnie. Więc cały czas teraz byśmy, zamiast jednego jestem ciekaw, ile dostaniemy. Proszę, możemy też klikać. O, i klikamy po jeden. Czemu klikamy po jeden? Czy jakby ilość winów wpada na to, ile i po ile klikamy? Czy... Bo liczba rebirthów na pewno nie. Liczba winów mi się wydaje odpowiada temu. No dobra, nieważne. Sprawdzimy jedną rzecz. Zobaczymy, ile z obecnym wskaźnikiem, z naszymi bonusami jesteśmy w stanie dostać za jeden. 30 chyba. Wydaje mi się, że 30 było najniższą liczbą. 30, czyli już zamiast 1 dostajemy 30. Co prawda mamy kupiony Game Pass razy 2 i mamy też kupione to wspomaganie, ale powiem wam, że no jesteśmy w stanie dostać teraz od groma tak naprawdę. Naprawdę od groma jesteśmy w stanie to już bardzo ładnie dać. Trzeba byłoby zrobić tylko wiadomo 10 rebirthów, żeby przejść na Space. Ale ja dziękuję również bardzo serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie o Enebie, gdzie możecie kupić tanie Robuxy, możecie kupić tanie do ładowania, ale również i różnego rodzaju gierki. Trzymajcie się, póki co, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!